Udało mi się zrobić ponad połowę grządki. No i co? I musiałam sobie donieść kartoników. Mam kartoniki. Przyniosłam sobie wiadro, przyniosłam sobie łopatę. I jak rozłożę resztę tych kartonów, będę ładować kompost i wyrzucać tutaj kompost. Kolejny update. Wyłożyłam wszystko kartonami. I już nasypuję kompostu. Tu już poszło 5 wiader, czyli tak jakby 50 litrów chyba. Więc spróbuję, na ile mi starczy kompostu, wysypać wszystkie kartony od góry. I ewentualnie dosypię kolejną warstwę. Albo w miejscach, w których jest gdzieś płycej, bo nie rozgrabiłam tego tak równo, jak powinno być. Więc w niektórych miejscach jest wyżej, w niektórych wyżej, w niektórych niżej. I tam, gdzie jest wyżej, albo gdzie wystają tak bardziej kartony, przysypię mocniej kompostem. Zastanawiam się, czy tego nie podlać. W sumie mogłam najpierw podlać kartony, a później wysypywać kompost, ponieważ tutaj są dżdżowniczki w tym kompoście. I może pójdę po konewkę, ale zaś latać tyle metrów w to mi z powrotem. Zobaczę. Ewentualnie jeszcze sprawdzę, czy mam tu w mauzerach na ogródku wodę. Jeżeli tak, no to będę podlewać te kartony i podleję jeszcze tamten kompost. Więc no. Przekopuję sobie kompost i patrzcie, co tu się odbywa? Co to jest? Masakra. Więc tak. Fantastycznie. Okej, to było dziwne. Nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać, o co chodzi, bo może odłożę po prostu. Jej. No, więc grządka wygląda tak. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie w końcu moja ściółka, czyli to, co mi Oskar obiecał. Jakieś kostki. O, kostki, nie? Balotino kostki. Ale powiem wam, że z własnego kompostu wyciągnąć taką ilość śmieci, to jest dramat, dosłownie dramat. Naprawdę. Nawet znalazłam ziemniaka i żabę. Wyciągłam żabę z kompostu. Także ten. No.
Nie wiem, czy będę drugą turę kompostu tu dokładać, bo po prostu walczyć z tymi śmieciami w kompoście, wybierać to wszystko. Może jakbym miała jakieś sito i przez sito przesiewała to jeszcze, ale na razie chyba podziękuję i poczekam na tą ściółkę. Co to jest, Kaki? Co to jest? Straszne rzeczy. Czoja, chodź tutaj. Chodź. Patrz, co tu jest. Nie lej mi na kaki. Także ten jest poruszenie na ogródku. Szok, niedowierzanie i wielki strach, ponieważ leżą tu worki. Psy nie wiedzą, co to za worki. I robią awanturę. Także ten, fajnie. Cały dzień wrzeszczą. Aż nie idzie z nimi wytrzymać. A tutaj mam mój obornik końsko-lamowy. Także cały ten obornik chyba wyrzucę tu. Oskar mówi, że raczej mi nic z tego nie wyrośnie, bo spalę wszystkie roślinki. Ale mam nadzieję, że jednak nie i będzie ładnie. Ogólnie śmialiśmy się, czy by nie zrobić tak, żeby po prostu uciąć tutaj górną część tego worka i wsadzić prosto w to dynię. Także no, zastanawiam się nad tym. Dynia jest bardzo żarłoczna, a ma urosnąć bardzo duża w tym roku, więc może to nie byłoby takie głupie. No, ale nie wiem. Zobaczę. Jak coś to wiem, Kai, mamy obornik, to pojadę i wezmę. Tu było moje piękne oczko wodne. Było i woda z niego uciekła. A starałam się bardzo dobrze i solidnie zalepić dziury, ale widocznie nie wyszło mi to tak dobrze. Z obu stron przykleiłam taśmę, bo była tu tylko jedna dziurka. I co? I nie ma wody. 2-3 pierwsze dni stała normalnie, było dobrze, w porządku. Ale trzeciego nagle patrzę, czy tam czwartego i nie ma wody. Także będę musiała wyjąć te wszystkie kamienie stąd. Zostawić gdzieś w jakimś miejscu, żeby nie były brudne. Bo nie chcę mi się ich myć po raz drugi, jak makapaka. Także ten. Muszę je gdzieś odłożyć w jakieś czyste miejsce. Wziąć może pistolet na gorący klej. Zalepić tą dziurę i jeszcze raz spróbować taśmą. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale oby wyszło dobrze. Także ten. Kolejna sprawa. Ja, przez to, że bardzo długo czekałam na Oskara, żeby mi dostarczył kompost, żeby mi dostarczył ściółkę. Zrobiłam, wydaje mi się, że małą głupotę, ponieważ dostałam wcześniej kartony. Na te kartony wysypałam kompost. Teraz tu daję obornik, ale to nie będzie gruba warstwa tej ziemi tutaj, tej kompostu i obornika. Więc lepiej jakbym dosypała tu wcześniej kompost, wymieszała z tamtą ziemią, poczekała na obornik, wymieszała jeszcze raz i dopiero wtedy na to położyła kartony i ściółkę. Ale no, musiałabym wtedy robić na pewno dziury w kartonie, żeby cokolwiek posadzić. O, resztki plastiku. Ale wydaje mi się, że to był lepszy pomysł, bo teraz w tym momencie muszę chyba doładować więcej kompostu, dać ten obornik i przywieźć tu trochę ziemi, żeby warstwa tej ziemi była trochę głębsza, żeby korzenie miały się gdzie rozwijać. Bo w tym momencie, tam spód podobno był dawany obornik, ale w tym momencie, w którym tu od wierzchu jest bardzo dobra ziemia, a pod spodem jest zwykła ziemia, trochę nawet można powiedzieć, że gliniasta.
Ona co prawda jest wymieszana z obornikiem, no ale gorsza będzie jakościowo niż kompost z obornikiem, tak? Więc raczej korzenie roślin nie będą chciały ukorzeniać się w tamtej ziemi i będą bardzo płytko rozwijać system korzeniowy w tym kompoście z obornikiem. Co może skutkować tym, że mi będą przesychać rośliny. A ja tego nie chcę. Mam nadzieję, że ściółka da radę trochę zabezpieczyć tą ziemię przed wysychaniem. No bo jak widzicie, tu jest fajna, wilgotna, ale wczoraj tak trochę padało. I mam nadzieję, że nie będzie źle, ale na przyszły rok będę, o ile dalej pozwolą mi uprawiać tą grządkę, bo to nie jest moja grządka, tylko ją wypożyczam, tak jak mówiłam wcześniej. Przez to na przykład jest tu ta agrotkanina, czy włóknina. I o ile mi pozwolą uprawiać ją w przyszłym roku, albo o ile nie będę miała nowych grządek w dżungli, to przeoram całą tą ziemię, ją wymieszam, dodam może jeszcze obornika, kompostu, przemieszam i dopiero wtedy wyłożę kartony, ewentualnie jedną warstwę kompostu, by nie wyrastały mi tu chwasty i ściółka. Wiem, że to, co mówię, jest skomplikowane i mam nadzieję, że nie palnęłam jakiejś głupoty i nie pomieszałam się w tym, co mówię. Ale mam nadzieję, że rozumiecie sens mojej wypowiedzi. Także tak, tak to wygląda. Ja bym tylko jeszcze chciała. I robię tu zaś kolejną głupotę, bo mogłabym zrobić tak, że nagrywam swoją twarz i ludzie raczej wolą patrzeć na twarz, gdy ktoś mówi, a nie na ziemię. Ale tym razem chcę wam pokazać, albo chcę sama zobaczyć, co tam się dzieje pod warstwą kompostu i pod tymi kartonami. Już widzę pierwszą dżdżownicę. Kartony już się rozwalają. O! I to jest właśnie to. Dlaczego warto dawać kartony na grządki? One się już rozwalają, a tu pod spodem dzieje się magia. Trzy dżdżownice. To takie ładne. No. Także ziemia tutaj zaczyna żyć. One się tu chętnie będą rozmnażać. Ślimaki niestety też. Także chciałam... O, jak zasuwa. Chciałam mieć to oczko wodne, żeby ewentualnie przyciągnąć tutaj na rabatkę jakieś ptaki, jakieś... Kamyk? Nie, ziemia, taka twarda. Żeby przyciągnąć tu jakieś ptaki, żeby zjadły mi mszyce, żeby przyciągnąć na przykład ze skrońce. No, żaba raczej tu nie wskoczy na tą rabatkę, żeby zjeść ślimaki, no ale liczyłam, że przechytrzę system. A jednak chyba troszkę spadłam z rowerka. No ale co, będziemy działać w tym temacie dalej i spróbuję to jakoś reanimować, żeby to wyszło sensownie. I teraz tak, trochę tu cuchnie, ale wysypałam te trzy worki obornika. Próbowałam je rozprowadzić mniej więcej równomiernie, choć tam jest za dużo trochę. I tak, on jest mokry, on jest pozbijany, więc może jutro jak trochę przeschnie, o ile przeschnie, chciałabym go wygrabić tak bardziej równo, bo jednak na ten moment jest takie kubki tego obornika gdzieniegdzie, więc no, chciałabym go rozgrabić bardziej równo, ale to może jutro. Jutro go rozgrabię, jeżeli będzie trochę przeschnięty i nie będzie taki zbrylony. Docieplę tu później kompostu. Kompost jest mniej mokry, więc raczej będzie lepiej go rozgrabić. No i co? Może jutro zacznę w końcu siać coś i ściółkować. Także taki jest plan. To muszę wyciągnąć w ogóle ciepłą tam
przez przypadek trochę obornika, więc i tak muszę mieć kamienie jak małka paka. I co? To muszę wyciągnąć, to muszę zakleić i sprawdzić, czy nie przecieka po raz kolejny. Także tak. Jest super. Będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że mi roślin nie popali. Wysypałam tu też ziemię z tych pojemników, które w zeszłym roku miałam do wysiewu kwiatów jadalnych. Tam była też truskawka, tam była też cebula, które odłożyłam sobie tutaj, do tego małego pojemniczka, dolniczki. Truskawki myślę przesadzić, a cebulę myślę wsadzić tutaj, razem ze szczypiorkiem, bo tam był wsadzony szczypiorek jeszcze. A jeżeli nie tu, no to gdzieś tu koło truskawek. Pięknie zarośnięte, no ale chyba widać, że tu rosną truskawki. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Taki jest plan. Powywalałam trochę ślimaków bez muszli. Także no. Ogólnie w oborniku było jeszcze trochę dżdżowniczek. I tak wyszło na to, że se dołożyłam dżdżownic do rabatki. Więc fajnie, dobrze, cieszę się. I lecimy dalej z tematem. Teraz wpadłam na plan. Zaczęłam to trochę ogarniać, odnosić rzeczy i tak dalej. I zamiast wyciągać tamto ustrojstwo małe i kleić i się z tym bawić, wezmę któryś z tych worków, przetnę go na pół, wyczyszczę, choć w sumie mogłabym wyczyścić wszystkie i wylać je na grządkę, bo tutaj jest obornik, a obornik to nawóz, więc bym miała taki nawóz w płynie nawet. Ale wracając, przedsiąść jeden z tych worków, wsadzić do tej miski, teraz widać, wsadzić do tej miski, wyłożyć te kamienie tak jak są i zawinąć. Choć w sumie najpierw bym musiała wyciągnąć kamienie, wsadzić tam tą folię, podwinąć ją pod miskę. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Żeby folia była i w misce, i pod miską. I nałożyć kamieni tak, żeby tu z tej strony wchodziło pod spód, z tej strony wchodziło pod spód. No czajcie, tak żeby woda nie wyciekała. Nagram wam to, bo się nie umiem wysłowić i powiedzieć wam tego tak sensownie, żebyście zrozumieli. Także w przyszłości taki jest plan na tą miskę. Jej. No. To ja biorę moje narzędzie pracy. Ogólnie kupiłam sobie taką piękną łopatkę. To jest moja prywatna, uniwersalna, jedyna w swoim rodzaju łopatka z Auchana. Także będę nią wykopywać cebulki w tym roku, bo namnożyło się trochę tulipanów, chyba jeden hiacynt. No i muszę przesadzić krokusy, ponieważ poszerzam rabatę z przodu. I chcę wykopać te krokusy, żeby ich po prostu nie uszkodzić szpadlem typu przepołowienie i żeby ich nie przysypać ziemią, bo rabata oczywiście będzie wyżej niż trawniczek. Także do tego mi była w tym roku potrzebna. I Oskar mówił, po co ci to? Po co ci to? Ale się uparłam i mam moją piękną łopatkę. Jestem z siebie dumna.